pomylenie naszej imieniu Panu. Który stworzył niebo i ziemię. Jezus powiedział do Maryi Magdaleny: idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiejszy dzień jest szczególnym wynagrodzeniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, zwłaszcza za dar zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który pierwszy uczniom Pana Jezusa apostolom wygłosiła Święta Maria Magdalena, który dzisiaj jest dzień świąteczny, obowiązkowy. Prosimy, aby przez Marię Magdaleną Pan Bóg przyjął nasze intencje i modlitwy. Msza Święta Gregoriańska jest sprawowana za świętej pamięci zmarłego Aleksandra. Prosimy też za wszystkich zmarłych z ich rodziny, z rodziny Ścińskich, a również o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, pocieszenie Boże dla ich rodziny żyjących, żeby Pan Bóg ich prowadził, błogosławił, obdarzał zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Święta Maria z Magdali należała do grupy niewiast, które towarzyszyły Chrystusowi Panu w Jego wędrówkach po Palestynie, usługując Mu ze swojego mienia. Gdy uczniowie opuścili swego mistrza, ona wytrwała pod krzyżem wraz z Najświętszą Marią Panną i Świętym Janem. Obrzasku dnia wielkanocnego jej pierwszej ukazał się Jezus zmartwychwstałej i polecił jej donieść apostolom o Jego zmartwychwstaniu. Przeprosimy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, by uzdrowić skruszonych w sercu, zmiluj się nad nami, zmiluj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników do nawrócenia, zmiluj się nad nami, zmiluj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy
wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu, Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Читання з книги «Пісні пісень». Так говорить наречена. На моїм ліжку, на ночах шукала я того, кого душа моя любила. Шукала, не знайшла його. Нужно встала та обійдула в тому місту. По вулиця та по майданам шукала. Нудно я
Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала. А плачучи нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: «Жінко, чого ти плачеш?» Відповідає їм: «Забрали мого Господа і не знаю, де поклали його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти поклав його, і я заберу його». Каже їй Ісус: «Марія». Обернувшись, вона каже йому по-єврейському: «Равуні», що значить «вчителю». Каже їй Ісус: «Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». Приходить Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа». І що він сказав їй оце? Ото слово Панське. Їх слова Святої Євангелії зглазу нам наші грехи. Амен. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ніх бензі похвальоний Ісус Христос. Милувані в Христусі, браття і сестри, дорогі наші міністранці, шановні парафіяни, вілібні сестри законні, у коханні в Христусі, помілуване Боже діти. Прийшла Марія Магдалена до Пана Ісуса, як ще було темно. Ще не було поранка. Приходжу, аби дати шанси Пану Ісусові, щоб то був Он тим першим поранком, першим сонцем, як в літанні до Матки Божої мовимо гвіздо заранна, щоб теж і Пан Ісус був тим першим гвіздом поранно. То так, якби хотіла Марія Магдалена виконати перше Боже приказання. «Нема інших богів переді мною», мовив Пан Єзу, мовив Пан Бог. Так учив в Старому Тестаменті люд вибраний через Мойжеша. «Я єстим, який єстим», повів. Чили єстим першим.
Pierwszym to znaczy jedyny, niepowtarzalny. Może czasem zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg mówi, że On chce być na pierwszym miejscu, jeżeli On powinien mieć jedyne miejsce. Trudno nam jest po ludzku, w naszej logice zrozumieć, jeżeli jest jedna rzecz, na przykład jedna książka, ona nie może być pierwsza, ona jest jedyna, bo jest tylko jedna w naszym domu. Ale wiedział Pan Bóg, że człowiek w swojej takiej ułomności po grzechu pierworodnym będzie szukał zastępstwa Pana Boga, takiej namiastki, zamiennik, i będzie próbował postawić to na pierwszym miejscu, a nawet przed Bogiem. Ktoś nieraz mówi, nie zdążyłem na mszę świętą, zapomniałem się pomodlić, nie znalazłem kościoła, jeździłem na wakacje, nie byłem na nabożeństwie. To tylko dlatego, że wszystko postawiliśmy na ostatnie miejsce. To, co jest Boże, to, co jest najświętsze, to, co jest jedyne. Bo w naszych planach życiowych, planach codziennych nie piszemy na naszej liście Pana Boga jako pierwszego. A On potem niestety ma takie miejsce już na marginesie, albo w ogóle nie ma gdzie go wpisać, bo tyle mamy planów, że na tej kartce, na tej liście życiowej Pan Bóg się nie mieści. Dlatego Pan Bóg mówi, że jest pierwszy. Nie dlatego, że jest jeszcze jakiś inny Bóg, ale dlatego, że człowiek tych Bogów sobie wymyśla. I pierwszego, kogo ona spotkała, Maria Magdalena, to był Pan Jezus, który nazwał ją po imieniu, który odezwał się do niej tak, jak ją zna najlepiej. Mario. Dzisiaj w tym imieniu każdy z nas odczuwa, jak Pan Jezus woła do nas. Nasze imię Pan Bóg nazywa. Pan Jezus mówi nam po imieniu, dlatego że przychodzimy do Niego często w różnych ciemnościach. Mamy różne noce, jakieś trudności, niepowodzenia, jakieś przegrane sprawy, zaniedbania. Ktoś nas nie poszanował, ktoś nami wzgardził, ktoś nas wykorzystał. To też jest noc. Nie tylko tego człowieka, który zrobił coś złego w naszą stronę, ale to nasza noc, bo my ją przeżywamy. I jak ważne jest to, aby w nocy pójść do Pana Boga, aby w nocy wołać do Pana Boga. Tak wiele ludzi mówi, Ojcze Duchowny, ja w nocy się modlę. Jak nie mogę spać, jak się obudzę, jak coś mnie się przyśni, wiem, że ktoś potrzebuje modlitwy. Ale często bywa tak, że wśród dnia, w południe, człowiek nie rozumie, o co chodzi. W pośrodku dnia może nie znaleźć sobie odpowiedzi. I jest tak zamieszany, tak zablądzony, że on potrafi w nocy się odnaleźć, ale w dzień nie da rady. I to jest duchowna noc. I wtedy trzeba przyjść do Pana Jezusa, aby nam się w życiu rozjaśniło, aby nam się rozwidniło w oczach. Przyjść do Tego, który jest światłem, porankowym światłem zmartwychwstania. Mario, mówi dzisiaj Pan Jezus imię każdego z nas, żeby my odczuli, że to nie jest ktoś podobny do Pana Boga, tylko to jest sam Bóg, ten jedyny, niepowtarzalny. Ale z takiego spotkania potem zostaje obowiązek, misja, albo przywilej, możliwość, zaufanie Pana Boga. Idź, powiedz moim uczniom,
że jestem zmartwychwstały, że idę do Ojca, idę do nieba przygotować miejsce. I to każdy z nas, kiedy spotka Pana Jezusa zmartwychwstałego, takiego prawdziwego w swoim życiu, a nawet trzeba powiedzieć, kiedy my przed Panem Jezusem zmartwychwstajemy, przed Jego obliczem, w Jego obecności, mamy to wielkie zadanie pójść i powiedzieć uczniom, którzy się jeszcze uczą Pana Jezusa, powiedzieć uczniom, że Bóg zmartwychwstał, że jest wielka radość, że zło zwyciężone, że nie ma śmierci. Dzisiaj każdy z nas, rozpamiętując ten świąteczny dzień świętej Marii Magdaleny, każdy z nas próbuje być w tej roli Marii Magdaleny. Każdy z nas rozumie, że ona jako święta dzisiaj próbuje również nam pomóc spotkać Pana Jezusa. I bardzo dobrze, że za dnia, że wtedy, kiedy wszystko się układa, ale jak ważne jest spotkać Chrystusa jeszcze w nocy, przed świtankiem, przed porankiem, żeby On był pierwszym, żeby nikt i nic w życiu nie stało pomiędzy nami a Panem Bogiem, żeby On był jedynym. I dlatego wtedy każdy z nas obraca się jeszcze raz. Tak jak Ewangelia mówi, obróciwszy się, powiedziała mu nauczycielu, patrzyła na Pana Jezusa, rozmawiała z Nim, ale jakże trzeba było tego duchowego wzroku, duchowego pojęcia, zrozumienia, świadomości. Cały świat obrócił się naokoło Marii Magdaleny. Pan Jezus musiał na nowo otworzyć się przed nią, żeby już nie myślała, że to jakiś gospodarz, sadownik, ale żeby wiedziała, że to jest Chrystus. I wtedy w takiej pełnej świadomości idzie do uczniów i mówi: widziałam Pana Jezusa i to mi powiedział. Dlatego prosimy Pana Jezusa o taką świadomość wiary, o bliskość Pana Boga w naszym życiu. Abyśmy szli do każdego innego człowieka, do naszych krewnych, do bliskich naszych. I każdemu bratu i siostrze mogli powiedzieć: widziałem Pana Jezusa. I to mi powiedział. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Тебя просим.
молимся за нас самих, щоб мати Божу допомогу, перемагати свої духовні вади і правду до святості. Боже, ти, не бажаючи смерті грішника, допоможи нам, слабким і непостійним, вірно виконувати Твої заповіді і всім своїм серцем та всією душею служити Тобі, через Христа Господа Бога нашого. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dar złożony w dniu wspomnienia świętej Maryi Magdaleny, której posługę łaskawie przyjął Twój Syn Jednorodzony, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebios.
chwały Twojej. Hosanna, hosanna na wysokości. Hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna na wysokości. Hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Leonem, biskupem Radosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Aleksandrze, którego z tego świata wezwałeś do siebie, oraz o wszystkich zmarłych z rodziny Stińskich. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Przeczystym Oblubieńcem, ze Świętymi Apostolami, Męczennikami i Błogosławionymi, Świętą Maryją Magdaleną, naszymi patronami i aniołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleb niebo daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Miłość Chrystusa przynagla nas, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Wierzę w Ciebie, Boże, Trójcy, Jesus,
Cóż Ty, Jezu, dam mi? Królu i nasz.
nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi w nas gorącą miłość, z jaką święta Maria Magdalena trwała przy Chrystusie swoim Mistrzu, który żyje i króluje na wieki wieku. Serdeczny wielki Bóg Święty, zapłać Wam za wspólną modlitwę, mszę świętą. Modlimy się w naszych intencjach, prosimy dobrego Boga przez Matkę Najświętszą, przez wstawiennictwem świętej Marii Magdaleny, za cały Kościół Święty Powszechny, za cały świat, pokój na świecie, w naszych rodzinach, w naszej krainie. Za tych wszystkich prosimy Pana Boga, od których ten pokój zależy, a zwłaszcza za tych, którzy bronią naszej krainy i naszego życia. Modlimy się za intencję mszy świętej, za zmarłego świętej pamięci Aleksandra, za całą rodzinę zmarłych ze Zestińskich i także prosimy o Boże pocieszenie, opieki Matki Bożej dla żyjących z ich rodzin. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie, Panie, wysłuchaj modlitwę naszą. Błogosławmy Panu, a duszy wiernych zmarłych. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walc, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego duch bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, który na zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do piekła. Amen. Bóg zapłać wszystkim, którzy będą przebieranie Kościoła robić, sprzątanie. Niech dobry Pan Bóg Wam wynagradza za Waszą serdeczność, Waszą pracę, za pracę rąk Waszych, za Wasz czas poświęcony. Niech również tak jak nasz Kościół, świątynia, przez Waszą pracę staje się coraz piękniejszy. Również niech Wasze serce, ta duchowa świątynia Boga zawsze będzie oczyszczona, święta, przyjemna Panu Bogu, żebyście mieli potrzebne łaski Pana Boga w swoim życiu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Kochajmy Pana, bo serce Jego żąda i pragnie serca naszego dla nas.